Od wielu już lat rowery stają się łakomym kąskiem dla złodziei. W ostatnim czasie znikają jeden za drugim w Polkowicach. Całe szczęście, że niektóre udaje się odzyskać. Ostatnio polkowiccy policjanci natrafili na ślad 19-letniego złodzieja. Policjanci ustalili, że za kradzieżą roweru o wartości 1500 zł, do której doszło na ulicy Młyńskiej w Polkowicach, stoi 19-letni mieszkaniec tego miasta. Mężczyzna, który został ostatecznie zatrzymany, na obecnym etapie prowadzonego postępowania przygotowawczego przyznał się do zarzucanego mu czynu, za co grozi mu kara pozbawienia wolności nawet do 5 lat. Na tym jednak akcja mundurowych nie dobiegła końca. Kryminalni dotarli bowiem do innego amatora jednośladów, który nabywał je w bezprawny sposób. U 27-letniego mężczyzny znaleziono kilka rowerów, w tym jeden, który został utracony kilka lat temu, a to jednak nie wszystko. Funkcjonariusze zapukali do drzwi 27-letniego mieszkańca Polkowic, u którego w lokalu również znaleźli kolejne kradzione jednoślady, ale nie tylko. Bo również kilka porcji handlowych amfetaminy, a także cudze dokumenty, którymi zatrzymany mężczyzna nie miał prawa rozporządzać. Jemu również grozi kara pozbawienia wolności do lat 5. Aktualnie polkowiccy policjanci analizują zebrane materiały dowodowe i starają się ustalić właścicieli odnalezionych rowerów. O dalszym losie złodziei zdecyduje sąd.